Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Republika Słońca, mieszczącej się w Galerii Studio BWA i będącej częścią 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, częścią projektu Białe Noce. Republika Słońca jest opowieścią o północy, albo mówiąc dokładniej o globalnej północy. A jeszcze dokładniej to jest historia o takim miejscu, które nie do końca można znaleźć na mapie. Częściowo tak, a częściowo nie, bo ono jest też utkane z naszych wyobrażeń, z takiego dyskursu zmian klimatycznych, przeczuć katastrofy ekologicznej, ze szlaków migracyjnych. Na przecięciu tych różnych ścieżek ulokowana jest nasza Republika, Republika Słońca. Takie miejsce, które rozumiemy jako współczesne wcielenie wyspy Utopia, czyli takie miejsce, w którym spotykamy horyzont naszych wyobrażeń, politycznych aspiracji. Częściowo miejsce, które utożsamiamy na tej wystawie ze Skandynawią, z tą przestrzenią, która się rozciąga jeszcze za nią, czyli z biegunem północnym. I jest to zarazem miejsce, które chcieliśmy oświetlić tytułowym słońcem, polarnym słońcem, które rzuca takie specyficzne, zimne światło zarówno na realną, globalną północ, jak i nasze wyobrażenia na jej temat. Sama wystawa składa się z dwóch części, z części jasnej i z części ciemnej, w której się obecnie znajdujemy. Tak jak polarne słońce przez pół roku nigdy nie zachodzi, a przez pół roku nigdy nie wschodzi zza horyzontu, bo relacja ludzi północy ze słońcem jest relacją bardzo ambiwalentną. Jest to tak samo relacja z ciemnością. I zastanawiamy się też na tej wystawie, czy świat, który rozpościera się pod słońcem, jest republiką, czyli czymś powszechnym, demokratycznym, taką przestrzenią, w której wszyscy jesteśmy dziećmi jednego słońca. Czy jednak słońce są różne i na przykład czym innym jest słońce, które opala bogatych turystów w kurorcie, czym innym jest słońce, które wypala obszary subsaharyjskiej Afryki i czyni je niezdatnymi do życia. I jeszcze być może czym innym jest to ekstremalne, ciągle świecące albo nigdy nie świecące słońce z dalekiej północy. Cała wystawa jest zorganizowana w formie pewnej podróży na północ. Oczywiście, żeby tam dotrzeć, można używać kilku ścieżek, także będziemy się przesuwać po niej pewnymi trajektoriami. Zaczynamy od samego czubka, od bieguna północnego, a potem stopniowo będziemy się przesuwać dalej na południe. Wystawę zaczynamy od samego czubka ziemi, od bieguna północnego, od pracy Guida van der Werve numer 9, czyli dzień, kiedy nie obracałem się razem z ziemią. I ta praca jest takim ekstremalnym, dokamerowym performancem Guida van der Werve. Artysta pojechał na biegun północny, stanął precyzyjnie w miejscu geograficznego bieguna północnego i został tam przez 24 godziny w tym samym miejscu, ale nie nieruchomo, ponieważ przez cały czas obracał się powolutku dookoła własnej osi w kierunku odwrotnym do ruchu obrotowego Ziemi. I w ten sposób został jedynym człowiekiem w historii ludzkości, który nie wykonał z naszą planetą jednego pełnego obrotu dookoła własnej osi. Guido, taki wyczynowy performer, ale też niepoprawny romantyk i bardzo uzdolniony pianista, zilustrował ten sam w sobie romantyczny wyczyn własnej kompozycji muzyką fortepianową, również nawiązującą do wrażliwości i kultury romantycznej. Praca Guida van der Werve opowiadała o północy z południa na najdalszą północ, a z kolei praca Marii Helander, Ptaki w ziemi, przedstawia drogę przebytą w odwrotnym kierunku, z najdalszej północy w stronę południa. Maria Helander jest fińską artystką samskiego pochodzenia i w całej swojej twórczości próbuje negocjować zarówno tą tradycję samską, jak i współczesną tożsamość fińską. W swojej krótkiej pracy wideo pokazuje dwie baletnice samskiego pochodzenia, pierwsze tancerki, które uzyskały takie formalne baletowe wykształcenie w Finlandii, które niczym takie wędrowne właśnie ptaki z ziemi przemierzają całą Finlandię, od najdalszych skrawków północnych aż do Helsinek, do parlamentu w Helsinkach, gdzie zapadają najważniejsze decyzje. I ten ich ruch
jest takim ruchem dekolonizacyjnym. Jest to podróż po prostu przez całą Finlandię. One się zatrzymują, wykonują różne rytualne tańce w miejscach, które są istotne dla Samów. Zawłaszczają tą ziemię, bo jakby prawo własności ziemi jest kluczowym tutaj politycznym punktem, o którym walczą Samowie właśnie w tym fińskim parlamencie. Te dwie samskie tancerki, które oglądamy w pracy, czasami są ubrane właśnie w takie klasyczne, baletowe stroje, które przypominają nam, że mogłyby przed chwilą skończyć albo zacząć tańczyć Jezioro Łabędzie, ale bardziej ruch, którym się poruszają, przypomina taką choreografię czapki właśnie takich ptaków migrujących. Czasami jednak przebierają się w stroje ludowe samoickie, które też są obciążone bardzo mocną symboliką, też są bardzo znaczące. Jak wspomnieliśmy na początku, ta podróż na północ może odbywać się wieloma ścieżkami. Jedną jest to ścieżka takich samotnych podróżników, samotników, marzycieli, odkrywców północy, którzy wyruszali na północ w poszukiwaniu odkrycia siebie, pewnego rodzaju oświecenia, zdobycia absolutu, skonfrontowania się z naturą. Natomiast Skandynawia jest też mekką emigrantów, którzy przybywają z globalnego południa w poszukiwaniu stabilności życiowej, demokracji, miejsca, gdzie honorowane są prawa człowieka. I też prace pokazujące ludzi, którzy przybyli z globalnego południa, no, tej Mekki globalnej północy, stanowią bardzo ważną część wystawy. Na przykład praca Salada Hilole, somalijskiego artysty mieszkającego od wielu lat w Szwecji pod tytułem Erinra, czyli wspomnienie, zderza zwyczaje właśnie nowo przybyłych emigrantów ze szwedzką kulturą, z obchodzeniem święta Midsommar, które w Szwecji jest jednym z najważniejszych świąt, równie ważnych jak święta Bożego Narodzenia. I to, co on pokazuje, to pokazuje przenikanie się kultur, pokazuje, jak pewne zwyczaje mutują w takim nowoczesnym społeczeństwie, jak też folklor zostaje przerobiony na popkulturę i jakie są różne nowe formy takiego wspólnego bycia w przestrzeni, która nie jest już tak zupełnie skandynawska. I ta praca prowadzi nas bardzo gładko do kolejnej pracy Wioli Ujazdowskiej, polskiej artystki mieszkającej z kolei od wielu, wielu lat na Islandii. I ona zrobiła wideo pod tytułem Przepowiednia Łubinu albo Słońce, które nigdy nie zachodzi, będącym rodzajem metafory emigracji poprzez historię łubinu i tego, w jaki sposób łubin trafił na Islandię. Łubin nie był nigdy gatunkiem endemicznym na Islandii, został przywieziony w walizce przez emigrantów i miał służyć jako narzędzie, jako chwast zapobiegający wyjałowieniu ziemi. On się tam bardzo rozprzestrzenił, obecnie jest uznany za gatunek inwazyjny i w pewien sposób, trochę jak emigranci, którzy też masowo na Islandii przebywają, Polacy są tam największą mniejszością i oni też zmieniają. Z jednej strony pracują na dobrobyt tego społeczeństwa, wykonują bardzo dużo podstawowych prac, tworzą pewnego rodzaju taką bazę społeczną, a z drugiej strony przez tą ludność lokalną mogą być uznani za taki gatunek inwazyjny, który już na zawsze zmieni to islandzkie społeczeństwo. Slop, slop, not doing your job is an early sign of winter depression. I think you'll feel much better if you watch some porn. Kolejną pracą podejmującą wątek emigrancki, odnajdywanie się w nowej skandynawskiej rzeczywistości, to praca Krapsztat, wieloletni projekt dwóch artystek. Jedna jest Polką, nazywa się Ewa Einhorn i Juno Jo Kim, artystki koreańskie. Obydwie pracują w Kopenhadze i gdzie znalazły swoją nową ojczyznę. W swoim takim wieloletnim projekcie założyły fikcyjne miasteczko położone na Arktyce, do którego wszystkie skandynawskie kraje odsyłają swoich niechcianych obywateli. Emigrantów, wichrzycieli, osoby nie mogące się odnaleźć w porządku społecznym, artystów bezrobotnych, wykładowców z doktoratem, ale bez pomysłu na siebie. I w takich ramach tego arktycznego miasteczka oni otworzą właśnie pewnego rodzaju dystopię z takiego miejsca, które normalnie powinno być utopią, bo
Wszystkie kraje nordyckie od wielu lat budują swoją też tożsamość, pokazującą, w jaki sposób Skandynawia jest takim idealnym miejscem, właśnie respektującym wszystkie prawa człowieka, jest bardzo demokratyczny, jest, powinna być takim azylem w ogóle dla wszystkich osób gdzieś prześladowanych. Natomiast to, co one pokazują, że to też jest pewnego rodzaju fikcja, że te miasta, do których emigrują ludzie z całego globalnego południa, one są takim właśnie trochę South Parkiem, chociaż w tym wypadku możemy powiedzieć, że jest to bardziej North Park. I want Krapstad to have the best healthcare in the world. We are getting rid of penguin porn clinics and opening up the market to global zoo porn. Budując wystawę, szukaliśmy pewnej równowagi między takim społecznym i politycznym wymiarem północy, a jej doświadczeniem zmysłowym, a nawet duchowym. I tym drugim zagadnieniem zajmuje się m.in. Styrmir Gudmundsson, artysta z Islandii, który w swoich niesamowitych, wielkoformatowych rysunkach tuszem opowiada o takim ekstatycznym przeżyciu światła, słońca, również ognia, generalnie natury, bo to też rozpoznaliśmy jako taki ważny rys kultury północy, czyli szukanie takich mostów prowadzących od cywilizacji w stronę natury. Też po tych mostach porusza się fiński artysta Pasi Autio. Do pewnego stopnia również Kamila Figenschu, artystka z Lofotów. Te spotkania są różne. One czasami mają charakter taki psychodeliczny, nawet post-hipisowski. Czasami, jak u Pasiego Autio, są bliższe takiej poetyce kultury techno, tylko że techno Pasiego Autio jest zbudowane z głosów ptaków. A w jeszcze innych wypadkach, tak jak u Kamili Figenschu, to jest historia na granicy horroru, czy takiego skandynawskiego thrillera, dlatego że te spotkania z naturą i z północnym słońcem są ekstatyczne, ale jednocześnie też potrafią być dosyć ryzykowne. Ostatnią ścieżką, którą poruszamy się na północy, jest ścieżka klimatyczna, pokazująca słońce nie w jego wymiarze przyjaznym, lecz w takim wymiarze groźnym, wręcz katastroficznym. Praca, dla której stoimy, jest to praca Zuzy Golińskiej, Słońca. I ona przypomina taki pejzaż postapokaliptyczny, trochę jak z Mad Maxa. Te rzeźby są wykonane z odpadów zebranych w Stoczni Gdańskiej, posypanych trującym barwnikiem. Także jest to taka wizja już praktycznie apokaliptyczna, bo słońce, które może być przyjacielem, może właśnie prowadzić nas do Republiki Słońca, może stać się również dyktatorem. I takie słońce, które gdzieś oscyluje między rolą takiego komika i naszego przyjaciela, a dyktatora, który obala Republikę Słońca, żeby ogłosić tyranię Słońca, jest bohater pracy Agnieszki Polskiej, która zarazem zamyka wystawę w taki symboliczny sposób. Bo w tej pracy wreszcie możemy spojrzeć temu tytułowemu Słońcu w oczy i znajdujemy w nim taką postać, która jest trochę jak z kreskówki, trochę z takich opowieści, w których się uczłowiecza rozmaite siły przyrody. Jest trochę stand-uperem opowiadającym takie nieświeże kawały, trochę postacią z muzykalu, która śpiewa piosenki, by za chwilę stać się tym, czym chyba jest najbardziej i naprawdę, czyli tym upostaciowieniem sił przyrody, tą najpotężniejszą siłą natury, która, jak cała natura, z jednej strony kocha świat, jest częścią świata, ale z drugiej strony potrafi być wobec niego bezwzględna i nie zawaha się, jeżeli przyjdzie mu ten świat, a w każdym razie naszą zadufaną w sobie cywilizację zniszczyć.